Hello, hello! Witajcie kochani w kolejnym odcinku Domu pod Zorzą. Dzisiaj kontynuacja naszej dyskusji na temat męża lidera, czy też roli mężczyzny jako lidera, tudzież głowy domu, przewodnika. A konkretnie skupimy się na tym, jak być asertywną w kobiecy sposób, jak dawać kobiecą poradę w kobiecy sposób. Zapraszam! Witajcie w Domu pod Zorzą. Nazywam się Magda, jestem żoną, mamą i panią domu. Na moim kanale poruszam tematy dotyczące domu. Dzisiejszy odcinek jest kontynuacją mojej serii pod tytułem Fascynująca kobiecość na podstawie i w formie przeglądu książki Potęga kobiecości napisanej przez Helen Anderlin. W ostatnim odcinku dotknęłyśmy tematu poddania mężowi, czy też wzajemnego poddania w relacji oraz typowych błędów popełnianych przez kobiety w kwestii liderstwa ich męża. I zakończyliśmy na punktach, czy też praktykach, dzięki którym możemy wzmocnić liderstwo naszego męża i pracować nad szanowaniem jego pozycji w domu, jego roli przywódczej. Dzisiaj natomiast zaczniemy od asertywności, bo jest na nią miejsce w relacji. Bo jest na nią miejsce w relacji z mężem liderem. Ale zanim przejdziemy do tematu, pozwólcie, że przypomnę jeszcze raz trzy zastrzeżenia. Pierwsze, tematy i nauczania tej książki, jak i moje refleksje nie dotyczą sytuacji, w której występuje molestowanie, jakiekolwiek wykorzystywanie fizyczne lub psychiczne w małżeństwie. W takiej sytuacji zachęcam do wizyty u specjalisty. Drugi punkt to, że jestem chrześcijanką, ale książka nie została napisana tylko dla chrześcijan, jak i wiele z jej nauczań nie dotyczą tylko i wyłącznie chrześcijan. Moje refleksje natomiast, ja osobiście weryfikuję o Słowo Boże i jeżeli coś się z tą weryfikacją nie zgadza, odkładam na półkę i do tego zachęcam moich słuchaczy. Zastrzeżenie trzecie. Tematyka i opinie w tej książce, jak i moje własne, mogą wywołać mocne reakcje. Dlatego zachęcam do praktykowania klasy w sekcji komentarzy i zachowania dla siebie komentarzy zbytnio negatywnych, agresywnych, krytykujących, niegrzecznych, wulgarnych itd. Takie komentarze zostaną po prostu od razu usunięte, dlatego że Dom pod Zorzą jest platformą pozytywną. No to zagłębiamy się. Jak być asertywną, czy też wyrażać niezgodę z opinią, czy też decyzją męża? Przede wszystkim sprawdź i przemyśl, czy w swojej niezgodzie nie jesteś samolubna, unfair, czy po prostu krytykująca i negatywna. Jako kobiety mamy tendencję do mówienia na prawo i na lewo, czasem bez przemyślenia. Natomiast gdy spędzimy trochę czasu myśląc o danej decyzji, czy też męża opinii, bardzo często dochodzimy do wniosków, czy doszłybyśmy do wniosków zarzucenia tego podważenia jego opinii. Po prostu czasem się okazuje, że mamy więcej jedności niż myślimy, że mamy po przemyśleniu. Ale jeżeli mamy dobrze przemyślany temat i rzeczywiście nie możemy się zgodzić z decyzją męża, wówczas ważne jest zaniesienie tej kwestii do Boga w modlitwie, zanim podniesiemy opozycję mężowi. Po spędzeniu takiego czasu przed Bogiem w modlitwie możemy z czystym sumieniem pójść do męża i powiedzieć: spędziłyśmy czas rozmyślając o tej kwestii i modląc się o tą kwestię i nadal nie mamy pokoju i zgody, i chciałobyśmy tę kwestię do niego przynieść. Mężczyzna pragnie i potrzebuje mądrej doradczyni w swojej kobiecie. Dlatego, że masz perspektywę na życie, na jego charakter, na to, kim jest, taką, jakiej nikt inny nie ma. Jesteś bliżej, masz kobiecą intuicję i dar doradzania. I czasem masz perspektywę trochę bardziej obiektywną, będąc troszeczkę z boku, ale nie za daleko. Z drugiej strony. Helen Anderlin mówi o tym, jak stać się być dobrą doradczynią. I tutaj są jej punkty. Przestań ciągle doradzać i sugerować.
to go zamęcza. Jak i każdego zamęczy. Uszy się po prostu zamykają, uszy się po prostu wyłączają. Jest to prawda z dziećmi, w kwestii dzieci. Za dużo mówienia, za dużo słów, szczególnie od nas kobiet, mam, niczemu nie pomaga, wręcz przeciwnie, zamyka uszy. Dzieci się wyłączają. Mężczyźni mają tak samo. Zresztą chyba każdy człowiek ma tak. Zachowaj poradę na czas, w którym cię zapyta, poprosi o poradę, albo na czas czegoś bardzo ważnego. Taką skarbnicą porad w kwestii słów jest Księga Przypowieści Salomona. I tam po prostu na każdym kroku jesteśmy bombardowane mądrością w kwestii używania naszych słów. Bardzo polecam. Następnie wyeliminuj negatywne myślenie, czyli wątpliwości, lęki, zmartwienie, bo Twoja porada skażona tymi może tylko poważnie zaszkodzić. Cytat. Dobrzy doradcy są pozytywnymi myślicielami. Są ostrożni i mądrzy, ale nie negatywni. Jeśli masz tendencję do negatywizmu, to zajmij się tym. Zacznij nad tym pracować. Czytaj książki w tym temacie, słuchaj podcastów, kanałów YouTube, które promują i pomagają ci stać się osobą bardziej pozytywną. Kolejnym punktem jest: dobry doradca musi mieć coś wartościowego do dania. Czyli pracuj nad swoim charakterem, edukuj się, nabywaj mądrości, pogłębiaj swoją filozofię życia. Ja dodam, że to wszystko możesz zdobyć poprzez codzienną lekturę Słowa Bożego i przyjaźnie z mądrymi ludźmi. Osobiście bardzo doceniam przyjaźnie ze starszymi ludźmi i jestem w tym dość intencjonalna, aby takie przyjaźnie podtrzymywać, ale oczywiście nie tylko. Mam również dużo przyjaciółek, które szukają mądrości, które wzrastają i niosą mądrość, które doceniam. Jest to bardzo ważne, aby wychodzić poza siebie i być zainteresowanym drugim człowiekiem, aby się czegoś od niego nauczyć lub poszerzyć perspektywę. Więcej o tym w moim odcinku o przyjaźniach dorosłości, link na górze albo w opisie. Okej, skupmy się teraz na tym, jak konkretnie dawać kobiecą poradę w kobiecy sposób, który nie zastrasza, czy też nie ciśnie liderstwa naszego męża. Helen Anderlin daje tutaj bardzo konkretne kroki, bardzo konkretną listę. I pierwszym listem jest: zadawaj nakierowujące pytania. Czy myślałaś o robieniu tego w ten sposób? Czy rozważyłeś możliwość? Są to takie delikatne pytania, które nakierowują mężczyznę w stronę Twojej porady. Kluczowe słowo tutaj, Helen Anderlin wspomina, jest ty. Czy ty myślałeś? Łatwiej jest mu wtedy rozważyć i dyskutować o tym. 2. Słuchaj. Po nakierowujących pytaniach słuchaj. Słuchaj więcej niż mów. To zawsze jest najlepsza zasada w życiu. Każdy dobry doradca słucha i rezerwuje poradę na koniec. A czasem zdolna, doświadczona i mądra kobieta może wręcz mieć zdolność na nie dawanie tej porady, ale na kierowanie mężczyznę, aby sam odpowiedź znalazł. Słuchanie jest bardzo ważną sztuką w życiu. 3. Wyraź swoją myśl. Wyrażając się, użyj słowa czuję, mam wrażenie, zauważyłam, co wskazuje na jakieś wejrzenie, na jakieś zrozumienie, które masz, coś, co ty widzisz. Unikaj takich mocnych zwrotów jak uważam, że, bo są to po prostu zwroty, które jakoś naturalnie zapraszają kłótnię. 4. Nie zachowuj się, jakbyś wiedziała więcej niż on. Po prostu nie pokazuj się jako mędrzec, ktoś, kto wie wszystko. Jesteś inteligentniejsza i jesteś autorytetem nawet w jego własnej dziedzinie. Nie zadawaj miliona podważających pytań. To jest akurat moja dziedzina słabości, którą mąż zaczął wyrażać nie tak dawno wręcz, może z rok temu, a jesteśmy już małżeństwem 8 lat w przyszłym tygodniu, ale zaczął konkretnie właśnie wyrażać, że
że te podważające pytania po prostu dla niego odczuwalne są jako brak szacunku i brak zaufania. Co bardzo doceniam, że był w stanie jakby do tego dojść i zrozumieć, co, dlaczego są one dla niego takim trudem w naszej komunikacji. I zgadzam się, po przemyśleniu zgadzam się. Sama nie chciałabym, żeby ktoś mi tak ciągle, ale na pewno, ale wiesz to, ale no, nie chciałabym, żeby ktoś mi ciągle podważał pytaniami. A jeśli mąż popełni błąd, nie bądź osobą, a nie mówiłam, a ja wiedziałam. To chyba wszyscy wiemy. 5. Nie bądź matczyna. 6. Nie rozmawiaj z mężem jak mężczyzna z mężczyzną. Widzę twój problem w tym albo tamtym. Przejdźmy do konkluzji. Nie bądź liderem rozmowy. Pomóż mu czuć się potrzebnym i szanowanym. 7. Nie zachowuj się odważniej niż on. No i to taki ciekawy punkt. Jeśli on się czegoś boi w konkretnej decyzji, nie zachowuj się jak bohater i lepiej zachęcić jego odwagę, niż zachowywać się jak bohater. Na przykład brzmi to jak dobry pomysł, ale wydaje się to też dużym wyzwaniem. Chcesz to zrobić? Gdy mężczyzna wyczuwa lęk czy niepewność w kobiecie, to naturalnie rozbudza jego męską odwagę. 8. Nie miej opinii, które są nieruszalne, jak wyryte w kamieniu. Takie opinie rozbudzają opozycję w mężczyźnie. Prowadzą do kłótni, obligują do wzięcia pod uwagę. 9. Nie naciskaj, aby zrobił rzeczy po twojemu. Nie wywieraj presji. Pozwól mu skorzystać albo i nie skorzystać z twojej porady. Na tyle, na ile chce, w wolności. I tutaj cytat. Lepiej pozwolić mu popełnić błąd, niż wywrzeć presję i zmusić do twojej opinii, a równocześnie zranić waszą relację. W kolejnej części tego rozdziału Helen Anderlin przechodzi do kwestii posłuszeństwa w małżeństwie. Dlatego, że ważnym elementem liderstwa jest posłuszeństwo. Nie jest to generalnie lubiane słowo. Tak samo jak poddanie, a szczególnie w odniesieniu do kobiet i mężczyzn. Nawet w odniesieniu do dzieci w ostatnich dziesięcioleciach słowo posłuszeństwo jest wręcz uważane, kojarzone z piekłem, z piekła rodem. Helen Anderlin przypomina nam, że posłuszeństwo żony, czy możemy to wręcz nazwać szacunkiem, ale posłuszeństwo żony mężowi jest i daje przykład dzieciom prawu. Czasem brak szacunku i poddania autorytetom u naszych dzieci ma właśnie korzenie w relacji męża, żony z mężem. W kolejnej części tego rozdziału Helen Anderlin przechodzi do problemów w patriarchacie. 1. Gdy żona ponad wszystko boi się błędów i pomyłek. To jest sytuacja, w której żona nie rozumie, że droga do sukcesu usłana jest błędami, pomyłkami, nawaleniem. Nie ma sukcesu bez ryzyka. Helen Anderlin podnosi przykład Abrahama Lincolna, gdzie jego ogromny sukces polityczny był poprzedzony serią ogromnych błędów, ogromnych pomyłek i porażek. Żona jest kluczem do sukcesu męża. Naprawdę jest. I tak samo brak wsparcia od żony często trzyma mężczyznę w tym takim stanie obscurity, czyli takiej codzienności i takiej braku wpływu, zwyczajności. Mężczyznę, który mógłby coś znaczącego zrobić w społeczeństwie, w jego grupie wpływów, w swoim miejscu pracy, w kościele itd., itd. Drugi problem w patriarchacie to, gdy żona wybiera bunt, czy się też buntuje. Żona, która szanuje decyzję męża, nawet jeśli on popełni błąd, będzie błogosławiona przez Boga. W jej posłuszeństwie Bogu. Bogu, który powiedział, że postawił mężczyznę, aby był liderem. Zaufaj Bogu. Gdy mąż jest takim błądzącym mężczyzną, takim, który właśnie ma problem z podejmowaniem każdej decyzji, problem ze zdecydowaniem, taki z natury bardziej lękliwy,
Helen Adelin mówi, zaakceptuj go takim, jakim jest i ucz się z tym żyć. Jeśli doświadcza lęku, który jest jak najbardziej uzasadniony, bo sytuacja może wpłynąć na dobro jego rodziny i bezpieczeństwo jego rodziny, to jak najbardziej powinnaś zrozumieć i wesprzeć i zachęcić go. Upewnij się, że wie, że z nim stoisz i że podejmiesz poświęcenie, jeżeli takowe będzie potrzebne. Czwarty problem w patriarchacie to, gdy mężczyzna nie chce podjąć liderstwa, nie chce prowadzić rodziny. A ja jak zawsze dziękuję Wam za wizytę w Domu pod Zorzą i zapraszam do polubienia tego odcinka, jak i dzielenie się nim ze znajomymi i na mediach społecznościowych. Pomaga mi to budować ten kanał, jak i mnie to bardzo zachęca w mojej pracy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!